Kto pamięta te czasy, że sobie chodziłem w jednym dniu nie sam, z taką właśnie plakietką, z identyfikatorem. Niby pełniłem rolę organizatora w zeszłym roku w Koszalinie. Niby. Raczej jako zaproszony gość, no ale mimo wszystko taki level up, nieświadomy. Dla siebie i w zasadzie nie tylko dla siebie, bo przynajmniej można było jakoś tam mnie spotkać, to myślę, że było to całkiem ciekawe wyróżnienie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj krótko o Koszalin Retro Games Show, ale 2019. W tym roku będzie się odbywała ta impreza w dniu 16 i 17 listopada. To będzie sobota i niedziela. Mamy w tym roku zaszczyt być na dwóch dniach w tym evencie. Nie na jednym. Zawsze byliśmy tylko w sobotę. Natomiast w tym roku będziemy już na dwa dni. Generalnie całą imprezą będzie poświęcony taki... W grach to się nazywa pojedynek gatunków. A mianowicie tutaj będzie dosyć duży motyw przewodni: intelekt kontra siła. Tak? Będą tutaj gry logiczne, więc Basia dla siebie coś tam zawsze znajdzie. Będą tam jakieś pewnie konkurencje właśnie z tego typu. Już tam kilka konkurencji jest na fanpage'u: koszalińskie gry i retro konsole, coś tam. Link do fanpage'u wysyłam bezpośrednio, opis filmu wam wysyłam. No i generalnie jeszcze będzie taki drugi poboczny, jeden z takich istotnych, chyba nowość, mi się wydaje, w tym evencie, bo będzie cosplay. Będzie można się przebrać za ulubioną postać ze swojej ulubionej gry. Macie jakiś swój ulubiony strój, macie, nie wiem, wygląd już w miarę przyszykowany. Bardziej cosplayer to mi się kojarzy z osobą, która jest dziewczyną albo kobietą i się bardziej przebiera. Faceci może się tak nie przebierają tak bardzo, chociaż być może i pozory mylą. Tego nie powiedziałem, że akurat no, tylko kobiety się przebierają, bo nie. Są też cosplayerzy, faceci, którzy ubierają się w męskie postacie i to wygląda całkiem naprawdę ciekawie. Inaczej ta osoba zupełnie wygląda i w ogóle może przypominać faktycznie tą z gry czy z czegoś tam z innego medium, ale tutaj będzie głównie poświęconym ten cosplay właśnie poświęcony będzie grami. No i raczej powiem wam tyle, że jeszcze w tle dodam właśnie swoje nagrania z poprzedniego roku. Będzie to w Politechnice Koszalińskiej, jest to praktycznie wylotówka na Sławno bądź na Słupsk, właśnie bardziej w moją stronę. Bardzo duży kompleks, jak kojarzycie mniej więcej gdzieś tam Koszalin, gdzieś tam kiedyś byliście, no to raczej nie sądzę, żeby był problem z natrafieniem się na to miejsce, bo to jest bardzo znane miejsce w mieście. Politechnika, tak, no to kto by tutaj nie wiedział, gdzie to jest. A jeżeli nie, to po prostu zapraszam Was na Google Maps i tam możecie sobie zobaczyć Politechnika Koszalińska i sobie tam od razu zobaczycie, gdzie to się mniej więcej znajduje. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest ulica Śniadeckich, ale jeszcze zobaczę. Tak jest, to jest ulica Śniadeckich, także będziecie mogli już mieć mniej więcej wskazówkę ode mnie, jeżeli chodzi o lokalizację. Natomiast co my tutaj jeszcze znajdziemy generalnie? Zobaczcie sobie tutaj na fragment filmu. Jeżeli mnie słuchacie, no to zobaczycie też i mniej więcej, jak te stanowiska wyglądały. One są tak porozmieszczane, żeby można było w miarę się odnaleźć. Są kategoriami one wyznaczone. Nie wiem, jak to będzie w tym roku. W zeszłym roku było to mniej więcej tak, że hall był podzielony na takie jakby dwie części, albo nawet i cztery. Głównie były to sekcje takie jak komputerowe, Amiga, IBM-y, jakieś starsze PC-towce, być może jakieś tam inne Atari było. Atari jakieś tam było, ale to w niedużej ilości, tam raczej były Amigi wystawione, bo w zeszłym roku był konkurs z Sensible Soccer. Tam były pojedynki właśnie meczowe i były do wygrania nagrody. Było też stanowisko tak jakby Nintendo. Cała ściana była wypełniona wszystkimi konsolami Nintendo, od NES-a po
Wii U tam było, Switch też gdzieś tam się pojawił, ale raczej tak mniej oficjalnie, ponieważ ktoś tam wziął ze sobą Switcha i tam grał ktoś w Just Dance'a, więc tam raczej to było bardziej mniej stacjonarne niż na evencie, niż to już było tak, niż by było tak legalnie postawione tam gdzieś, wiadomo, gdzieś tam w wyznaczonym miejscu i każdy by grał. Pewnie też nie było wystawione, bo Switch wtedy, rok temu w Polsce, był dosyć takim nowym i każdy by się zabijał o tą konsolę. Reszta to już są retro typowe konsolki, Sega się przewijała, Sony od pierwszego PlayStation. Było to wszystko w miarę wymieszane, ale można było spokojnie ogarnąć. Wszędzie przy każdej konsoli była plakietka objaśniająca specyfikację techniczną, wady i zalety, także można było już się mniej więcej dowiedzieć o danym sprzęcie. W dalszej części tutaj już mówię, tutaj ja zrobię przebitki przypadkowe, ja nie będę mówił tutaj co i jak, bo wszystko w miarę możecie sobie zobaczyć w zeszłorocznym wydaniu Koszalina. No w tym roku będę to wszystko w miarę kamerował. Tym razem będę kamerował selfie stickiem moim telefonem, bo będzie, myślę, wygodniej i lepszy dźwięk będzie przy okazji. Nie będę już tak po prostu obracał tego telefonu na mnie, bo to w sumie nie ma sensu. Jak będę coś chciał z mojej perspektywy, to po prostu wezmę ujęcie na siebie i po prostu jakoś to wytnę, żeby to wyglądało bardziej już lepiej, bo te nagrania, co robiłem w zeszłym roku i ogólnie wszystkie podróżnicze z zeszłego roku, gdzieś tam do pewnego momentu, do tego roku, to ja robiłem jakoś tak dziwnie te nagrania i chciałbym to zmienić, żeby po prostu mniej było machania tą kamerą, bo wyglądało to po prostu, no, niezbyt elegancko to wyglądało. Od razu się do tego przyznam, bez bicia. No. Także bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, bardzo serdecznie pozdrawiam organizatorów, zwłaszcza Ciebie, Piotrze. Fajnie, że mnie zapraszasz co roku, bardzo miło z Twojej strony. Jeszcze nie miałem tak naprawdę z Tobą okazji tak serio porozmawiać z Tobą o grach i w ogóle między sobą porozmawiać, ale myślę, że w tym roku się to zmieni i znajdzie się chociaż trochę czasu, żeby razem sobie pogadać, troszkę tam wymienić się doświadczeniami. Myślę, że to nie będzie żaden problem dla Ciebie, myślę. No i pozostałych także pozdrawiam, tak? Mocnego Browarka pozdrawiam. Mieliśmy okazję się tam gdzieś tam przywitać, ale to tam, wiecie... Ci ludzie są znacznie ode mnie starsi i też, powiem Wam szczerze, młodszy człowiek też tak do starszego. Różnie, tak? To wszystko zależy od nas, jak kto tam do kogo podejdzie, czy coś. No na pewno do tam słynnego youtubera to na pewno podejdziecie, czy osobę, która nagrywa na YouTubie. No w zasadzie nawet określenie youtuber dla mnie nie istnieje, bo to jest wynaturzone, no ale dobra. Nie pomijajmy pewnych rzeczy. Mimo wszystko jednak ja mam taką zasadę, że no generalnie staram się ze wszystkimi tak w miarę rozmawiać, ale to też wszystko wynika od drugiej osoby, tak? Ja staram się gdzieś tam tutaj wyjść, później dana osoba coś tam z mojej strony nie zauważy i po prostu, wiecie, tak się mijamy, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie nieco inaczej, będziemy trochę gadać więcej, no i myślę, że takim oto sposobem serdecznie Was zapraszam. Wstęp jest wolny, za nic się tutaj nie płaci, więc jak macie czas, macie wolny weekend, witam się w Koszalinie i będzie naprawdę miło. Jak będzie okazja, to rozdam autografy, dlaczego nie? Tylko 2 autografy w tamtym roku rozdałem. Mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej. No i pogadamy chwilę. Myślę, że to nie problem się ze mną przywitać i pogadać. Bardzo Was pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę i widzimy się w Koszalinie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.